Starszy brygadier magister inżynier Stafiej jest pierwszym w Polsce organizatorem międzynarodowych zawodów Najtwardszy Strażak, przeprowadzanych w Toruniu od 2009 roku. Do tej pory takie zawody organizowane były tylko za granicą. Toruńscy strażacy wracali z nich z wieloma pozytywnymi wrażeniami. Na Światowe Igrzyska Strażaków i Policjantów do Liverpoolu w 2008 roku wybrałem się z nimi. I wtedy już zrozumiałem, że to jest coś fantastycznego, co przyciąga i publiczność, i strażaków. I od 2009 roku zaczęliśmy robić to w Polsce. Zawody te pokazują, jak odpowiedzialnym i wymagającym jest zawód strażaka. Świetna organizacja i atrakcyjność konkurencji rozgrywających się w scenerii starówki ściągają do Torunia zawodników z Polski i różnych zakątków świata, a w ślad za nimi setki kibiców i turystów. Do 31 maja starszy brygadier Kazimierz Stafiej pełnił funkcję komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Po 35 latach pracy przeszedł na emeryturę. To fantastyczny okres. Można powiedzieć, że rodziny strażackiej, która żyła razem i robiła wiele fantastycznych rzeczy razem.